My pójdziemy dalej w Słowie Bożym, ponieważ Słowo Boże jest tym, co sprawia, że my przestajemy być ignorantami. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi: nie chcę, abyście byli ignorantami. Nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Ponieważ kiedy wykonujemy rzeczy bez świadomości tego, dlaczego to wykonujemy, to wiecie, jak to się nazywa? Religia. Religia. Kiedy jesteś w religii, to wykonujesz mechanicznie pewne rytuały, pewne rzeczy, pewne gesty, wypowiadasz pewne słowa, ale nie do końca wiesz, co one znaczą. Nie wiesz. Ja tak funkcjonowałem przez 19 lat, wiecie, uczestnicząc w życiu Kościoła, klękając, wstając, wypowiadając pewne formułki i ja nie miałem żadnego pojęcia, co ja robię, ale wykonywałem je, tak naprawdę praktykowałem religię. I Bóg nie chce, żebyśmy tylko zewnętrznie coś praktykowali, żebyśmy mieli tylko jakąś zewnętrzną pobożność. O tym mówiliśmy podczas Wielkiego Piątku, że Bóg nie ma upodobania w tym, co zewnętrzne, jeśli nie ma odzwierciedlenia tego we wnętrzu, w sercu człowieka. Tylko to, co we wnętrzu się dzieje, jest ekspresją na zewnątrz, jest miłe Panu Bogu. A więc dlatego głosimy, dlatego mówimy o tym, co się dokonało na krzyżu Golgoty, o tym mówiliśmy w Wielki Piątek, a dzisiaj mówimy, co się dokonało w niedzielę wielkanocną. Wiecie, czemu w niedzielę akurat świętujemy? Dlaczego w ogóle chrześcijanie w niedzielę obchodzą mają swój taki dzień, nie w sobotę? Ponieważ ogólnie wiecie o tym, że Żydzi mieli częścią prawa kazane, żeby sobotę świętować jako szabat. Ponieważ to był dzień odpoczynku, Bożego odpocznienia, od dzieła stworzenia. Ale chrześcijanie po zmartwychwstaniu Chrystusa zaczęli spotykać się i świętować niedzielę, ponieważ niedziela, dzień zmartwychwstania, to dzień, w którym Bóg nie tyle odpoczął od swojego dzieła stworzenia, to już mieliśmy wcześniej, ale Bóg odpoczął od dzieła odkupienia, które się zakończyło, które rozpoczęło się w momencie, kiedy Chrystus przyszedł jako Bóg wcielony i przeszedł przez krzyż i został wzbudzony z martwych i w niedzielę zmartwychwstania Bóg odpoczął od swojego dzieła odkupienia ludzkości. Dlatego chrześcijanie od samego początku spotykają się w niedzielę. Dlatego dzisiaj też tutaj jesteśmy i świętujemy w tym dniu. Ponieważ rzeczywiście poprzez zmartwychwstanie Bóg odpoczął od swojego dzieła odkupienia ludzkości. Kochani, mówimy o zmartwychwstaniu. Dzisiaj w piątek mówiliśmy o śmierci Chrystusa. Chcę powiedzieć, że jedno i drugie jest konieczne. Oczywiście nie byłoby zmartwychwstania, gdyby wcześniej nie było śmierci. To jakby logika pokazuje, że najpierw musi być śmierć, żeby później nastąpiło zmartwychwstanie. Ale chciałbym, żebyśmy na dzień dobry złapali jeszcze coś o wiele, wiele głębszego w tym, ponieważ w śmierć, poprzez swoją śmierć, Jezus dowiódł tego, że był w pełni człowiekiem. Ponieważ tylko jako człowiek mógł dokonać odkupienia, ponieważ upadek ludzkości dokonał się przez Adama, dokonał się w ciele i tylko w ciele mogło dokonać się odkupienie. A więc Mesjasz, Zbawca, musiał być w pełni człowiekiem. I śmierć Chrystusa, o której mówiliśmy w piątek, dowodzi temu, że Jezus prawdziwie był człowiekiem. Ale zmartwychwstanie dowodzi temu, że Jezus był prawdziwie Bogiem. Ponieważ tak jak odkupienie mogło dokonać się w ciele, dzięki temu, że w pełni człowiek musiał tego dokonać, tak samo
ten człowiek musiał być w pełni Bogiem, ponieważ jedynie jako Bóg mógł dokonać odkupienia dla całej ludzkości. Dlatego to jest ważne, żebyśmy zrozumieli, że Jezus Chrystus jest w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. Jako człowiek mógł dokonać odkupienia, jako Bóg mógł dokonać wiecznego odkupienia dla wszystkich ludzi. I dzisiaj mówimy właśnie o tym drugim wymiarze, które zakończyło to dzieło odkupienia, zmartwychwstanie. Już tutaj Piotr powiedział wcześniej, że święto zmartwychwstania jest najważniejszym świętem chrześcijańskim. Ponieważ nawet gdybyśmy mieli Wielki Piątek, a nie mielibyśmy Wielkiej Niedzieli, nie byłoby zmartwychwstania, to wiele rzeczy dzisiaj tak naprawdę, które świętujemy, nie miałoby sensu. Ktoś oczywiście może powiedzieć, pastorze, no powiedziałeś, że Jezus Chrystus był w pełni człowiekiem, dlatego umarł, okej, ale powiedziałeś również, że fakt, że Jezus zmartwychwstał, dowodzi temu, że Jezus był Bogiem. Dowodzi Jego bóstwa. Ale co z tymi wszystkimi ludźmi, którzy również w historii ludzkości, o czym czytamy w Słowie Bożym, również zostali wzbudzeni z martwych? Wiecie, że Jezus nie jest jedyną osobą, która została wzbudzona z martwych? Właściwie w Piśmie Świętym mamy odnotowanych 10 przypadków wskrzeszeń z martwych. Na długo przed zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Co więcej, po zmartwychwstaniu Chrystusa również czytamy o tym, że ludzie byli wskrzeszani. Do dnia dzisiejszego słyszymy różnego rodzaju historie i świadectwa z całego świata o tym, że ludzie są wskrzeszani z martwych. A więc cóż takiego innego jest w zmartwychwstaniu Chrystusa? Skoro pozostali też byli wzbudzeni z martwych. Czy to dowodzi, że oni również, to dowodzi ich bóstwa? Ja tylko pozwolicie, że przeczytam szybciutko listę, o której mówi Słowo Boże, tych miejsc, w których czytamy, że miało miejsce zmartwychwstanie. I o pierwszym czytamy w pierwszej królewskiej, w 17 rozdziale, kiedy prorok Eliasz wskrzesza syna wdowy z Sarepty. Następnie czytamy, jak jego uczeń, prorok Elizeusz, który miał podwójne namaszczenie od niego, otrzymał. I ktoś policzył, dokonał dwukrotnie więcej znaków i cudów, aniżeli Eliasz, ze względu na to, że dostał podwójne namaszczenie. To w przypadku Elizeusza czytamy, że Elizeusz wskrzesił syna Szunamitki, a później ten taki totalnie przedziwny przypadek, kiedy jedna osoba, która zmarła, miała pogrzeb, i w trakcie, kiedy kondukt pogrzebowy szedł, jacyś zbójnicy zaatakowali ich i oni szybko zrzucili to ciało gdzieś do miejsca, w którym znajdowały się kości proroka Elizeusza. Wiecie, co się stało? Ten nieboszczyk ożył. Ten nieboszczyk ożył. To jest, wiecie, dlatego, że dotknął kości proroka. To tylko dowodzi temu, że na kościach proroka Elizeusza wciąż znajdowało się namaszczenie, które uwolniło życie. To jest temat sam w sobie niezwykle ciekawy. Następnie przechodzimy już do Jezusa. Kolejne wskrzeszenie zmartwych to jest Jezus wskrzeszający syna wdowy z Nain. Łukasza 7. Łukasza 8. Jezus wskrzesza jedyną córkę Jaira. Jana 11, chyba jedna z najbardziej znanych historii wskrzeszenia, wskrzeszenie Łazarza, który od 4 dni znajdował się w grobie. Następnie czytamy już po tym, jak po zmartwychwstaniu Chrystusa, albo tak powiem, przy zmartwychwstaniu, przy śmierci, przy zmartwychwstaniu Chrystusa, czytamy, że święci, którzy umarli, powstali z martwych i weszli do miasta i A więc to było coś ponadnaturalnego, coś niezwykłego. Ale później czytamy już w Dziejach Apostolskich, jak Piotr wskrzesza Tabitę.
a później Paweł, apostoł Paweł wskrzesza młodego człowieka o imieniu Eutychus, który spadł z okna ze względu na to, że apostoł Paweł głosił strasznie długo i strasznie nudno. Więc jeśli chcielibyście wrócić do tamtych czasów, posłuchać apostoła Pawła, uważajcie, to było bardzo niebezpieczne. Będziemy teraz skracamy te nauczania, że za długie, 40 za długie, 30 za długie, 20 za długie. Zaraz po prostu, wiecie, 5 minut będzie za długo. A oni tam całą noc słuchali apostoła Pawła. Przynajmniej mieli sposobność do wskrzeszenia kogoś z martwych. I w końcu dziesiąty przypadek, o którym mówi Biblia, to jest zmartwychwstanie Jezusa. Teraz, czym różniło się Jego zmartwychwstanie od pozostałych przypadków oraz od przypadków tych, o których nie czytamy w Biblii, a które do dnia dzisiejszego mają miejsce na całym świecie? Pierwsza rzecz jest taka, że wszyscy oni umierali dwukrotnie. To znaczy, że po tym, jak zostali wzbudzeni z martwych, jakiś czas później ponownie umarli, tak jak każdy z nas. Ale nie tak było w przypadku Jezusa. Ponieważ czytamy, że kiedy Jezus zmarł na krzyżu, dokonawszy wiecznego odkupienia, został wzbudzony z martwych po to, aby już nigdy więcej nie umrzeć. I o tym czytamy w Rzymian 6,9. Mając świadomość, że wzbudzony z martwych Chrystus już nie umrze, śmierć już nad nim nie ma władzy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że Jezus mówi sam o sobie, że On dobrowolnie składa swoje życie w ofierze, ale też On jest tym, który z własnej woli nie tylko kładzie swoje życie, ale je bierze z powrotem. Jezus mówi, ja oddaję swoje życie, by następnie je odzyskać. Kolejna rzecz, Jezus powstał z martwych według zapowiedzi, według proroctw, o których czytamy w Starym Testamencie. To było zapowiedziane. I apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, że Jezus został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał według pism. Zobaczcie, to nie jest jakiś przypadek. To nie podziało się nie wiadomo jak. Wszystko to było wkalkulowane i wpisane w Boży plan zbawienia, w Boży plan odkupienia. Że Chrystus umrze i to było zapowiedziane w Starym Testamencie. Że umrze, będzie pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwsta. Gdyż nie zostawisz mojej duszy w świecie zmarłych, nie dopuścisz, by oddany Tobie miał oglądać grób, mówi Psalm 16, który jest proroczą zapowiedzią zmartwychwstania. Na przykład w Izajasza 53, ten sławetny fragment o słudze Pana, o którym czytaliśmy również podczas Wielkiego Piątku, w środku tego fragmentu również jest mowa o Jego zmartwychwstaniu. Czytamy w 10 wersecie, gdy swoim życiem dopełni ofiary za winę, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i dzięki niemu spełni się pragnienie Pana. Ale wiecie, nie tylko pisma Starego Testamentu prorockie zapowiadały Jego śmierć i zmartwychwstanie, ale sam Jezus prorokował, sam Jezus zapowiadał swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Jezus mówi, czytamy, odtąd Jezus zaczął tłumaczyć swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy, tam wiele wycierpieć ze strony starszych, arcykapłanów i znawców prawa, że musi być zabity i trzeciego dnia zmartwychwstać. Jezus był bardzo świadomy tego, co go czeka. Jezus nie był zaskoczony niczym. Wiedział, że po co przyszedł, wiedział, jaką śmiercią umrze, ale wiedział też, że Ojciec nie zostawi go w grobie, ale że wzbudzi go do życia. Jezus wielokrotnie odnosił się do tego podczas swojego życia tutaj na ziemi. Na wiele różnych sposobów komunikował to. Mówi, że tak jak Jonasz był w brzuchu ryby
przez 3 dni i 3 noce, tak Syn Człowieczy będzie również w ziemi złożony. Jezus mówi, zburzcie tą świątynię, a ja ją w 3 dni odbuduję, ciągle wskazując na siebie i na swoje zmartwychwstanie. Następnie czytamy, że Jezus powstał z martwych, pomimo tego, że Jego wrogowie, i to jest niesamowity, jakby wiecie, dowód, fakt historyczny, w ogóle to, co mówimy, to się naprawdę wydarzyło. To nie są bajki, to nie są baśnie. Mówimy o faktach historycznych. Krzyż był faktem historycznym. Zmartwychwstanie było faktem historycznym. Nasza wiara opiera się na faktach historycznych, które są solidnie udokumentowane historycznie. I czytamy, że kiedy Jezusa złożyli do grobu, niektórym się przypomniało, że On wspominał coś o tym, że powstanie z martwych. Musimy się upewnić, że Jego uczniowie go nie przyjdą i Go nie wykradną z tego grobu, bo wtedy końcowy efekt byłby jeszcze gorszy. A więc zamknęli grób ciężkim, ogromnym głazem, następnie zapieczętowali go, postawili straż. Ale kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, że w dniu zmartwychwstania nie było w grobie Jezusa. To, co pozostało na miejscu, w którym leżał Jezus, to bandaże, którymi był owinięty. Co nawet, wiecie, z logicznego punktu widzenia pokazuje, że kiedy próbujesz kogoś wykraść, to bierzesz go w całości, jak leci. Bierzesz go, wynosisz. Nie odwijasz go na miejscu, kiedy straż czeka na zewnątrz. Ale to pokazuje, że kiedy Jezus powstał z martwych, On przenikał przez to wszystko. I o tym czytamy w Ewangeliach. Poszli więc, zabezpieczyli grób, opieczętowali kamień oraz postawili strażę. Ale czytamy również, że Jezus po swoim zmartwychwstaniu przez 40 dni ukazywał się wielu ludziom, ukazywał się w różnych miejscach geograficznych i Słowo Boże jasno i wyraźnie o tym mówi. Pokazywał się jako ten, który jest pełen zdrowia, jako ten, który jest pełen życia, jako ten, który jest pełen wigoru, ale również jako ten, który ma na swoim zmartwychwstałym ciele znaki na swoich dłoniach. Ktoś kiedyś powiedział, ale to jak? To my jak będziemy mieli te zmartwychwstałe ciała, to też będziemy mieli te wszystkie szramy i tak dalej, to co mieliśmy. Prawdopodobnie nie, albo nawet powiem nie, ale wiecie, to są szczególne znaki, które pozostaną z barankiem Jezusem Chrystusem na wieki, jako symbol Jego wiecznego odkupienia i miłości do nas. Dlatego kiedy Jezus przyszedł do swoich uczniów, a nie było między nimi Tomasza, którym mówimy niewierny Tomasz, to Jezus mówi do niego, zbliż tu swój palec i obejrzyj moje ręce, zbliż swoją rękę i włóż w mój bok i nie bądź bez wiary, ale wierz. Zauważcie, Jezus nie powstał z martwych jako tylko w jakiejś duchowej formie. On powstał w ciele, w uwielbionym ciele i zachęcał swoich uczniów do tego, żeby dotknęli, żeby sprawdzili, że On, poza tym w innym miejscu mówi, dajcie mi coś jeść i pić, to znaczy, że Jezus nie był, to co widzieli, to nie był duch, to nie była zjawa, to był prawdziwy człowiek zmartwychwstały w swoim nowym, zmartwychwstałym ciele. I nie było co do tego wątpliwości. Czytamy, że trzeciego dnia zmartwychwstał według pism, następnie ukazał się Kefasowi, potem 12, a potem ponad 500 braciom naraz, z których większość dotąd żyje, mówi apostoł Paweł. Nie wiem jak wy, ale ja interpretuję to w ten sposób, że apostoł Paweł mówi, słuchajcie, są jeszcze ci, którzy go widzieli i jeszcze żyją, więc jeśli chcecie to sprawdzić, to proszę idźcie do nich, porozmawiajcie z nimi, bo oni są naocznymi świadkami zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł nie bał się konfrontacji. Mówi, idźcie do nich.
Oczywiście później dodaję, że są i tacy, którzy pomarli już, ale część z nich żyje, możecie to sami sprawdzić. Później ukazał się Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom. Na końcu po wszystkim ukazał się też i mnie, mówi apostoł Paweł, który miał spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem w drodze do Damaszku. I to totalnie przemieniło jego życie. I chcę ci powiedzieć, że musisz mieć swoje spotkanie z Chrystusem, zmartwychwstałym Chrystusem. Każdy z nas musi mieć swoją drogę do Damaszku. To jest ten moment, w którym nasze życie obraca się o 180 stopni. Nie wystarczy, że chodzisz do kościoła, nie wystarczy, że dorastasz w kościelnej kulturze, rodzice prowadzą. Nie, potrzebujesz mieć spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. A więc dlaczego, wiecie, dlaczego zmartwychwstanie Jezusa jest tak ważne i kluczowe? W 1 Koryntian jest spory fragment taki, który mówi na temat zmartwychwstania w ogólnym znaczeniu, gdzie apostoł Paweł mówi tak, jeśli więc o Chrystusie się głosi, że został wzbudzony z martwych, jak mogą niektórzy z was twierdzić, że nie ma zmartwychwstania? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to daremna jest nasze poselstwo i daremna jest nasza wiara. Okazujemy się też fałszywymi świadkami Boga, bo poświadczyliśmy, że Bóg wzbudził Chrystusa, a tymczasem nie wzbudził, skoro rzeczywiście umarli nie zmartwychwstają. Bo jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna wasza wiara, nadal ciążą na was grzechy. Ponadto ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał. Jakieś aleluja, amen. Poczułem się jak w kościele, amen. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał. Jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowiek... Kto tam zasnął? Tych, którzy zasnęli, jeden się odezwał. Tak a propos, nie mówimy o takim normalnym śnie, tylko jest tutaj odniesienie do tych, którzy zmarli. Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie zmartwychwstanie, bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Werset 14 mówi, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to daremna jest nasze poselstwo, daremna jest nasza wiara. Dlaczego? Dlatego, że bez zmartwychwstania głoszenie Ewangelii nie ma sensu, jest daremne, dlatego, że Ewangelia bez zmartwychwstania nie jest żadną dobrą nowiną. Dlatego zmartwychwstanie jest kluczowe. Nasza wiara, apostoł Paweł mówi, jest daremna, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał. W 17 wersecie mówi, jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna wasza wiara. I teraz zobaczcie, jaka jest konsekwencja, jaka byłaby konsekwencja tego, że Chrystus nie zmartwychwstał? Nadal ciążą na was grzechy. To pokazuje, że sam Wielki Piątek nie wystarczył. Zaraz przejdziemy do tego jeszcze, do tego argumentu, wiecie. Dalej, 19 werset mówi, jeśli Chrystus jest naszą nadzieją, tylko w tym życiu to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Dlaczego? Gdyż nasza nadzieja w takim wypadku nie sięga poza grób, ale tylko dotyczy tego, co tu i teraz. I wtedy można zadać sobie pytanie, a co z tymi wszystkimi, którzy mają nieciekawe życie? Co z tymi wszystkimi, którzy dzisiaj cierpią tutaj na ziemi? Co z tymi wszystkimi, którzy żyją, wiecie, w bólu, w cierpieniu? Zmartwychwstanie Chrystusa przynosi nadzieję dla nich wszystkich, że któregoś dnia ból i cierpienie, choroba i to, z czym się zmagają, że to się skończy i przyjdzie moment, kiedy będą wyzwoleni ze swojego ciała, które im przysparza tyle problemów. Jeśli jesteś po 70, pewnie już wiesz, że coraz więcej tych problemów przysparza.
Ale to jest nadzieja, która sięga poza grób. To również oznacza, że wszystko to, czego tutaj doświadczamy, takie rzeczy jak miłość, takie rzeczy jak muzyka, że to się nie skończy. Ponieważ nie zostaliśmy stworzeni tylko do doczesności, Słowo Boże mówi, ty włożyłeś wieczność w serce człowieka, to znaczy, że każdy człowiek, który kiedykolwiek narodził się do życia tutaj na ziemi, żyje na wieki. I Słowo Boże jasno i wyraźnie pokazuje nam, że kiedy śmierć, że śmierć nie oznacza to, że przestajesz istnieć. Śmierć oznacza oddzielenie od tego, który jest źródłem życia, od Boga. Żyjesz dalej, ale w oddzieleniu od Niego. Żyjesz w potępieniu, z dala od światła, z dala od życia. I ponieważ Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swojego jednorodnego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne, to słowo zginął nie odnosi się do tego, żeby przepadł na wieki i go nie będzie. Ale dlatego, że Bóg chciał nas wszystkich mieć przy sobie. I On jest źródłem życia. Tak jak każdy przykład zmartwychwstania pokazuje, że Bóg jest źródłem życia, że On to życie może dać człowiekowi nawet kiedy umrze. Samo Jezus mówi, ja jestem życiem i zmartwychwstaniem i życiem. On jest źródłem życia. Dlatego widzisz, żadne chodzenie do kościoła, żadna modlitwa, żadne przynależenie do jakiejś grupy kościelnej, żadne dobre uczynki, żadna z tych rzeczy nie jest w stanie dać nam życia wiecznego, ponieważ nie ma w nich życia. Życie jest w osobie Jezusa Chrystusa. Dlatego Jan w swoim liście mówi, kto ma syna, ten ma życie, kto nie ma syna, nie ma życia w sobie. A to wam napisałem, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne, a to życie jest w osobie Syna Jezusa Chrystusa. Teraz widzicie, dochodzimy do tutaj, patrząc na rozwój sytuacji, dochodzimy do tego, że zmartwychwstanie Chrystusa jest niczym innym, jak jedną wielką pieczęcią, którą Bóg Ojciec postawił na tym, co się dokonało w Wielki Piątek, mówiąc, udowadniając, potwierdzając, że Jezus Chrystus rzeczywiście był tym, kim mówił, że był Synem Bożym, że był Bogiem, że był Mesjaszem. Gdyby nie było zmartwychwstania, nigdy do końca nie mielibyśmy pewności, czy On rzeczywiście Nim był i czy ta śmierć, która sprawiła, że został w grobie, czy to coś przyniosło. Dlatego zmartwychwstanie jest tak istotne. Poza tym, wiecie, my dzisiaj nie składamy naszej ufności, naszej wiary, naszej nadziei w martwym Zbawicielu, jak to często ma miejsce w innych religiach, ponieważ, wiecie, Budda zmarł i jego kości gdzieś tam leżą w grobie. Mahomet zmarł, jego kości leżą w grobie, ale nasz Odkupiciel żyje. Kiedy się modlę, modlę się do żywego Zbawcy. Ja nie chciałbym zawierzać swojego życia komuś, kto leży w grobie, ponieważ on nie jest w stanie mi nic dać. Nie jest w stanie mnie wybawić. Nie jest w stanie mnie wyratować. Bez zmartwychwstania nie mielibyśmy pewności, że Bóg Ojciec przyjął ofiarę, którą Jezus złożył z samego siebie na krzyżu Golgoty. Bóg, wzbudzając Chrystusa z martwych, mówi innymi słowy, przyjąłem tą ofiarę. Odkupienie ludzkości się dokonało. I czytamy, że Chrystus po swojej śmierci wszedł z własną krwią jako nasz arcykapłan do świątyni, która nie jest zbudowana ludzką ręką, ale do niebiańskiej świątyni, aby dokonać wiecznego przebłagania
złożył swoją krew i zasiadł po tym, jak został wzbudzony z martwych, został uwielbiony, pochwycony. Czytamy, że zasiadł po prawicy Ojca. Widzisz, Twój i mój Zbawca, Wybawiciel, Odkupiciel nie leży dzisiaj w grobie, ale siedzi żywy, zmartwychwstały, uwielbiony po prawicy Ojca w niebie. Aby nieustannie się za nami wstawiać. Dziękuję za te oklaski. Małe dzieci wiedzą, kiedy zaklaskać. Taki aniołek, nie? Takie loczki. Gdybym zobaczył jeszcze skrzydełka, to bym uwierzył, że to takie właśnie... Wiecie, co jest piękne, że kiedy dzisiaj położę się spać z świadomością, że wszystkie moje grzechy zostały mi odpuszczone. Mogę położyć się spać z czystym sumieniem, ponieważ żadne grzechy nie muszą mnie obciążać. Mogę położyć się spać z pewnością zbawienia, wiedząc, że cokolwiek by się stało, nawet gdybym się nie obudził rano, to ja wiem, dokąd idę, wiem, do kogo należę, wiem, komu służę. Słuchajcie, mamy taki komfort psychiczny, jakiego nie mają żadni ludzie, wyznawcy innych religii. Tylko w chrześcijaństwie znajdziemy zmartwychwstałego Zbawcę. I dzisiejszego dnia również te osoby, które się chrzciły, które wierzę, że już się dosuszyły już. Będziemy chcieli je też błogosławić, teraz modlić się o nie. Ale oni tak naprawdę utożsamili się najpierw, zanim utożsamili się w Jego zmartwychwstaniu, wcześniej musieli utożsamić się w Jego śmierci. Ponieważ kiedy wyciągamy człowieka z wody, jest to obraz powstania do nowego życia wraz z Chrystusem. Ale powiedziałem na początku, że nie ma Wielkiej Niedzieli Zmartwychwstania, jeśli nie jest ona poprzedzona Wielkim Piątkiem Śmierci. Dlatego mówimy, że chrzest jest następstwem śmierci. Dlatego chrzcimy osoby, które wcześniej świadomie umarły dla siebie samych, dla swojego życia. Dlatego zanurzamy te osoby do wody, ponieważ w ten sposób grzebiemy je. To jest ten symbol, ten obraz, o którym mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 6 rozdziale. A pozwólcie, że tylko przypomnę, że nigdy nie chowa się żywych ludzi, tylko tych, którzy umarli. A więc zanim kogoś złożymy do grobu, zanim kogoś ochrzcimy, musimy się upewnić, że on umarł dla siebie samego, dla życia, dla siebie. To znaczy, że się nawrócił. Że wraz z Chrystusem umarł na krzyżu, utożsamił się z Jego śmiercią. Wtedy to ma sens. I wtedy dopiero wyciągamy Go. Kiedy już Go pogrzebiemy, wyciągamy Go, tak jak Chrystus powstał z martwych i ich wyciągamy na obraz nowego życia, już z Chrystusem. Widzicie, jaki to jest piękny obraz? Obraz tego, co byliśmy świadkiem przed chwilą, tych 5 osób. Dlatego wierzymy, że chrzest powinien być świadomą decyzją osoby, która wcześniej świadomie umarła. W przeciwnym razie stawiamy wozu przed konia. Tak. Dobra, przy obiedzie świątecznym złapiecie. Stawianie wozu przed konia oznacza, że robisz coś na odwrót. Najpierw jest koń, który ciągnie wóz.
najpierw musi być zbawcza wiara, która pociąga za sobą cały aspekt chrztu, nie na odwrót.